kilku lat ten sezon u nas już nie różni się od tego okresu niesezonowego, ponieważ imprez robimy tak dużo, że tak naprawdę o każdej porze roku coś się u nas dzieje, no ale rzeczywiście wiosna, lato to jest ten okres najintensywniejszy. Wiadomo, zrobi się piękna pogoda i wymarzone warunki do imprez plenerowych, sportowych, rekreacyjnych. My w tej chwili mamy już taki naprawdę wysoki stan gotowości przed tym wysokim sezonem sportowo-rekreacyjnym. Przede wszystkim kończymy już tak naprawdę przygotowanie organizacji piątej już edycji półmaratonu Grudziądz-Rólewo śladami Bronka Malinowskiego. Jest to nasza największa impreza i taka najbardziej prestiżowa. W tym roku odbędzie się ona 1 maja. Tak naprawdę kończymy już zapisy. Ustaliliśmy, że w tym roku weźmie udział tak samo jak w roku poprzednim 750 biegaczy. Już prawie tą całą grupę mamy uzbieraną, także jeżeli ktoś chciałby jeszcze zapisać się na bieg, to jest to ostatni moment, a już inne te prace organizacyjne, no tak jak mówię, są tutaj już naprawdę mocno posunięte. Trasa, tak jak w latach ubiegłych, rozpoczyna się na stadionie centralnym w Grudziądzu imienia Bronisława Malinowskiego, czyli to miejsce, gdzie Bronisław Malinowski trenował w czasie swojej kariery. Później biegnie przez 5 km ulicami Grudziądza, przebiega przez most na Wiśle, też most imienia Bronisława Malinowskiego, przez most, w którym w 1981 roku Bronisław Malinowski zginął w wypadku samochodowym na tym moście. Później biegnie przez Dragacz, przez miejscowości Grupa i Buśnia do Rólewa. Tam jest meta tego biegu w hotelu Hansa Pałac, w budynku, w którym obecnie mieści się hotel. Przed laty mieszkała rodzina Malinowskich, czyli bieg, tak jak trasa, tak jak mówi nazwa tego biegu, jest to rzeczywiście bieg śladami tej postaci, postaci honorowego obywatela Grudziądza, ale przede wszystkim no, ikony polskiego sportu, polskiej lekkiej atletyki. W tym roku po raz kolejny dostaliśmy nagrodę za organizację półmaratonu podczas drugiej bydgoskiej gali imprez biegowych. Bieg ten został uznany za trzeci w województwie rozegrany w ubiegłym roku, bieg na dystansie właśnie półmaratońskim. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie, przyznają je biegacze, osoby, które biorą udział w biegach, oceniają jakby od środka zarówno poziom organizacyjny, jak i atmosferę biegu. Dla nas jest to sygnał, że to, co robimy, robimy to no dobrze, tak, że uczestnicy są zadowoleni z naszych propozycji. Dla sponsorów jest to też dobry sygnał, że bieg jest na wysokim poziomie, warto nas wspierać. Muszę też się pochwalić, że oprócz półmaratonu inne nasze biegi także uzyskały nagrody. Między innymi nasz bieg dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został uznany za najlepszy bieg charytatywny w województwie kujawsko-pomorskim w ubiegłym roku. Bieg Trzech Plaż został najlepszym biegiem na dystansie niestandardowym. To jest taki nasz też fajny bieg rozpoczynający wakacje, 7 km wokół Jeziora Rudnickiego. A bieg Kobiet został uznany za najlepszy bieg na dystansie 5 km. W historii naszego miasta tak wybitną postać jak Bronisław Malinowski, która jakby cały czas jest żywa i ten przykład gdzieś tam jest dla mieszkańców, a też no myślę, że nasze propozycje tutaj troszeczkę na tą sytuację wpłynęły, że po prostu dajemy mieszkańcom możliwość poznania biegania poprzez na przykład szkółki biegowe. W tym roku też po raz kolejny w kwietniu rusza szkółka biegowa, czyli bezpłatne zajęcia z instruktorem, cykliczne. Będzie można spotkać się, poznać innych ludzi, którzy chcieliby biegać, a nie wiedzą może jak zacząć, znaleźć odpowiedzi na pytania, które nurtują osoby, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z bieganiem. No i też kilkanaście imprez w roku, które organizujemy lub współorganizujemy właśnie po to, żeby to bieganie tutaj promować i jedziemy w przemysł.